I minęła już godzina 19. Dobry wieczór. Witamy w studiu Gram Polskiego Radia Kielce. Dziś koncert zespołu Kuku, Aleksandra Denkowicz. Tak, dobry wieczór. Mateusz Kowalczyk. To ja, witam. Dobrze. Piotr Cieślak. Tak, Piotr zapowiedział, że nie będzie nic mówił. I Wojtek Potocki. Tak, to ja. Witamy was bardzo serdecznie w studiu Gram Polskiego Radia Kielce. Muszę o to zapytać. Skąd nazwa Kuku i co ona oznacza? Nazwa Kuku dlatego, że ja pracuję z dziećmi i dzieci często mówią na ten instrument kukulele zamiast ukulele. Albo bawią się w akuku, a poza tym lubimy sylaby. No i dobrze, i ładna nazwa powstała w ten sposób. Dzieci pomagają zawsze. Tak. Muzyka, którą tworzycie, jest taka nie do zaszufladkowania. Skąd pomysł właśnie na taką, a nie inną muzykę? Myślę, że dlatego, że lubimy tworzyć muzykę taką, żeby i dzieci tańczyły do tego, dobrze się bawiły, ale również, żeby osoby starsze, typu rodzice, dziadkowie, również mogli tego posłuchać i dobrze się przy tym bawili. No, dziś nie zobaczymy tego, jak się będą bawić, chyba że ktoś nam przyśle zdjęcia i zobaczymy w czasie koncertu, tak, więc czasem zachęcamy do tego. Można publikować zdjęcia, zobaczymy, jak się wszyscy dobrze bawią przy muzyce. Teksty są też całkowicie inne jak muzyka, której na co dzień słuchamy w radiu. Teksty to już kwestia Oli. Ola. Czyli teraz ja się będę tłumaczyć. Tak, no musisz się wytłumaczyć z tekstów. Teksty z serducha, tak powiem. I też inspirują dzieci. Część tekstów powstała podczas pracy z dziećmi, podczas warsztatów, różnych wyjazdów. A część to wynik też zabaw słownych, które nieraz mamy na próbach. Czasem przychodzimy, spotykamy się i ktoś coś rzuci, później ktoś dopowie coś innego i w ten sposób powstają nam rzeczy. A czasem jadę tramwajem i mi się coś wymyśli. O, i to jest dobry, czyli i z notatnikiem cały czas, tak? Tak, albo przynajmniej z telefonem. Z telefonem i coś zawsze, jakąś notatkę można zrobić. Tak, Ola wspomniała, że właśnie pracuje. Każdy z was jest jakoś zawodowo związany nie tylko z muzyką. Trudno jest to wszystko połączyć, aby tworzyć, grać i jeszcze pracować. Ja powiem tak, dla chcącego nic trudnego. Czyli też spędzacie dużo czasu nad pracą, ale też muzyka jest przyjemnością w takim razie. Taką odskocznią, odskocznią od rzeczywistości. No i ostatnie pytanie. Płyta w planach, czy plany nie? Się kreują, tak, i niedługo wchodzimy do studia, żeby zacząć nagrywać. I tak kiedy? Światło dzienne? Jesienią? Wiosną? Może szybciej? Wiosną szybciej. Wiosną. Pomiędzy wiosną a jesienią. Czyli między lipcem a sierpniem, tak? Około. Dobrze, to ja z mojej strony wszystko. Dziękuję wam bardzo w ogóle, że zgodziliście się wystąpić u nas w studiu. A mi nie pozostaje nic innego, jak zapowiedzieć zespół Kuku, który przyjechał do nas, zagra dla nas koncert. Będzie inna muzyka, ale będzie radośnie, pogodnie. No i przede wszystkim dla wszystkich Kuku. Kosmos to taka wielka kraina, gdzie to się kończy, a gdzie zaczyna, nikt nie wie, nikt nie wie. Możesz go zgłębić, możesz przemierzyć, wystarczy tylko mocno uwierzyć w siebie, w siebie. Tak niewiele trzeba, żeby dotknąć nieba. Nie wycofuj się, nie zniechęcaj, znajdź siłę, w końcu na pewno wszystko się uda, spełnić się mogą nawet cuda, już za chwilę, tak niewiele trzeba, żeby dotknąć nieba, tak niewiele trzeba. Dosięgnąć gwiazd, światotworem stoi przed tobą.
trzeba, by dosięgnąć gwiazd. Świat otworem stoi przed tobą, szansa już obok, więc chodź. Dobry wieczór wszystkim, którzy nas słuchają. My nazywamy się Kuku i to była nasza pierwsza piosenka. Każdy nasz koncert jest podróżą i każda z tych podróży jest inna. A dzisiejsza muzyczna podróż rozpoczęła się od wylotu w kosmos i w tym kosmosie jeszcze przez chwilę sobie pobędziemy, ponieważ następna piosenka też jest kosmiczna. Czy ktoś z was może wie, ile gwiazd na niebie mieszka? Która spośród wszystkich planet jest czerwona, która niebieska? Czy na Marsie żyją koty? Czym się żywią ufolutki? Czy mają domy, podwórka i ogródki? By odpowiedź poznać, musisz użyć wyobraźni. Tylko ona ci pozwoli odkryć świat. Oswajamy kosmos, przemierzamy galaktykę. Dotykamy najjaśniejszych gwiazd. Zbudujemy statek, on daleko nas przeniesie. Będzie mniejszy niż zapałka. Uda się go zmieścić w kieszeń. Oprócz tego nieziemskim uściskiem wszystkich ludzi wkoło wita. Wspaniały i życzliwy to kosmita. Żeby się z nim bawić, musisz użyć wyobraźni. Tylko ona ci pozwoli odkryć świat. Oswajamy kosmos, przemierzamy galaktykę. Wprost z kosmosu przeniesiemy się w morskie głębiny, które mi przynajmniej też trochę kojarzą się z zaczarowaną krainą, którą trudno tak do końca poznać. I oczywiście zachęcamy wszystkich tych, którzy nas słuchają, do tego, żeby śpiewać razem z nami, tańczyć razem z nami, podskakiwać albo robić, co tam wam się będzie podobało. Ten utwór akurat będzie nieco wolniejszy od poprzedniego, ale można się pokołysać w rytm morskich fal. Zabierz mnie w podróż, nieznane wyspy z tobą. Zwiedzać chcę, odkrywać lądy, których nie odkrył jeszcze nic. Płyniemy jesienią falą, niech nas prowadzi.
powoli i niech wolno płynie czas, wolno płynie czas. Morską opowieść mowa o błękitach, a to na błękitnym niebie bardzo często pojawiają się chmury. I będzie to piosenka, która nadaje się idealnie do śpiewania, ponieważ refren jest bardzo, bardzo prosty. Lećmy do góry pooglądać chmury. Więc jeżeli tylko macie ochotę pośpiewać razem z nami, to zachęcamy, zapraszamy. Tak. Jakie życie mają chmury, jak im mieszka się u góry, dokąd ciągle mkną po niebie, może do mnie lub do ciebie, gdzie są, kiedy słońce świeci i czy chmury lubią dzieci, czy są miękkie jak poducha, o czym szepczą, kiedy nikt nie słucha. Z tymi chmurami jest, że są różne, wyjątkowe, każda w innym kształcie i tak jak tajemnice kryją się wśród chmur i na niebie, tak jak właśnie mówiłam przed chwilą, że podobną tajemnicą jest dla nas podwodna głębina, to teraz będzie piosenka z kolei o
podwodnym świecie, o oceanie. I jest to ulubiona piosenka naszego basisty. To prawda. Tak, utwór Ocean. Przyszedł dzisiaj cały tłum, wpadli tu niespodziewanie, zwabił ich zaklęty w muszli szum. Podziwiają życie, co się na dnie toczy, cieszy oczy widok jak ze snu. Zatopieni są w zachwycie, tak głęboki aż brakuje. Opowiedzą, przyjdzie krab, zaśpiewa do ucha, a ty słuchaj, słuchaj, słuchaj. Zjawi się też morski konik, no i żółw, jeśli go dogoni, nawet meduza. Co śpi w głębinie, też przypłynie, nic się nie ominie. Oraz ryby, choć nie mówią nic, to zrobią wszystko, by tu z nami być. Czuj teraz jak wspaniale, gdy oceaniczne fale niosą cię. Zostań z nami tu przez chwilę, a zrozumiesz ile cudów kryje się na dnie. Opowiedzą, przyjdzie krab, zaśpiewa do ucha, a ty słuchaj. Zjawi się też morski konik, no i żółw, jeśli go dogoni, nawet meduza. Coś śpi w głębinie, też przypłynie, nic cię nie ominie. Oraz ryby, choć nie mówią nic, to zrobią wszystko, by tu z nami być. Czuj teraz jak wspaniale, gdy oceaniczne fale niosą cię. Zostań z nami tu przez chwilę, a zrozumiesz ile cudów kryje się na dnie. Utwór Ocean i czasem pod wodą można spotkać różne istoty. Meduzy, kraby, żółwie i inne. Czasem trochę straszne istoty. Ale nie ma się co bać, z każdym można się zaprzyjaźnić. Jednak my wiemy, że czasem na dnie oceanu albo na dnie szafy albo gdzieś pod łóżkiem mieszkają potwory. Wiecie, jakie na świecie żyją potwory, w zębach otwory.
Nogi jak pory, głowy kalafiory, wychodzą z nory. Straszne potwory, wstrętnych straszydeł to czas. Już słychać kroki, pełzną przez mroki. Niech was nie zmyli. Uśmiech szyderczy, pies jej morderczy, swym wrzaskiem męczy. Wychodzą z nory straszne potwory. Pa, pa, la, pa. Wstrętnych straszydeł to czas. Odwiedzą was, oj, 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 wychodzą z nory straszne potwory, pa, pa, na, pa. Wstrętnych straszydeł to czas, oj, 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 już słychać kroki, pełzą przez mroki w nocy. Odwiedzą was. To one. Ale nie bójcie się. Mówię wam, że z każdym można się zaprzyjaźnić. A wiemy z doświadczenia, że potwory lubią, jak się im śpiewa, więc którąś z naszych piosenek można nucić i nawet jeśli jakieś się pojawią, to powinny zniknąć. Albo przynajmniej zacząć tańczyć. I kolejna piosenka to utwór, który łączy te moje dwa ulubione światy, czyli kosmos i te podwodne głębiny. A tekst nie jest nasz. Tekst napisał pewien zaprzyjaźniony człowiek, poeta, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Nie wiem, czy pan Jan nas słyszy, ale jeśli tak, to jemu dedykujemy ten wykon. I to jest historia o tym, skąd się biorą księżyce. Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście, my tak. I właśnie w tym tekście znaleźliśmy odpowiedź. Także posłuchajcie. A wody łyk? Okej. Tak, to ważne. No dobra, to ja też. I wy też, drodzy słuchacze, napijcie się wody, bo nawadnianie jest bardzo ważne w naszych życiach. Zbyt młode księżyce wielka ryba zjada. W głębiach w brzuchu morza muszle dla nich skrada. Muszle na zbyt mroczne blasków spróbowały. Z chłodu, soli, z ciszy perły wypaplały. Tronem się okryły, o swym srebrnym bycie falom obwieściły. Fale nazbyt gwarne z nocą się sprzeczają, jako w łąkach morza księżyce chadzają. W gardło zmierzchu wstawia. La, 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 la.
Zbyt młode księżyce wielka ryba zjada, w głębiach w brzuchu morza muszle dla nich skrada. Tak, takie to ryby i takie to księżyce. I takie to historie morsko-kosmiczne. Tak, ale żeby już przejść trochę do innego etapu tej naszej podróży, to opowiemy wam teraz historię o zbuntowanej wróżce. A czemu ona była zbuntowana? Ano dlatego, że nie bardzo chciała się wpisać we wróżkowy schemat. Bo wiecie, jak to jest z wróżkami. One powinny nosić różowe sukienki, mieć błyszczące ubrania, być zawsze na miejscu, o czasie i oczywiście z ułożonymi włosami. A nasza wróżka była trochę pod prąd. I za to ją polubiliśmy i napisaliśmy o niej piosenkę. Nie chcę dłużej wróżką być, wróżki grzecznie muszą żyć, muszą myć codziennie uszy, przy jedzeniu nie nakruszyć, muszą być ubrane w złoto i nie wolno im wejść w błoto. A ja jeździć chcę na rolkach, chcę okrążyć świat na miotle, zbierać deszczu żaby wielkie i mikstury mieszać w kotle. Będę grała na perkusji, nie na jakimś głupim flecie. Schowam się głęboko w lesie, nigdy mnie już nie znajdziecie. Mam już dosyć tej pięknoty, chcę wpaść w dziurę lub w kłopoty. Chcę zabłądzić i się zgubić, z pająkami się polubić, robić żarty innym wróżkom, żuki trzymać pod poduszką. A ja jeździć chcę na rolkach, chcę okrążyć świat na miotle, zbierać w deszczu żaby wielkie i mikstury mieszać w kotle. Będę grała na perkusji, nie na jakimś głupim flecie. Schowam się głęboko w lesie, nigdy mnie już nie znajdziecie. Taka to była wróżka. Wiemy, że akurat rodzice nie są fanami tej piosenki, bo ponoć po tej piosence zdarzają się zachowania niepożądane, takie jak odmawianie w sprzątaniu i inne tego typu. My za to nie odpowiadamy. Co złego, to nie my. Ale żeby nie było, że nakłaniamy tylko do tych niepożądanych zachowań, to mamy też piosenki o takim pozytywnym wydźwięku. Ta akurat nawołuje do tego, żeby zdrowo się odżywiać, ponieważ tak, my się staramy o siebie dbać, to jest ważne. I następna piosenka, to akurat właśnie tekst bardzo osobisty, bo ja serio lubię warzywa, więc będzie piosenka o warzywach. Powiem wam to na początku, zjadam wszystkie bez wyjątku, czy to broku, czy pietruszka, wpada wprost do mego brzuszka. Moje ulubione smaki, marchew, szpinak i buraki, kalarepa i ziemniaki. Nie krzywię się w ogóle, jedząc czosnek czy cebulę. I rozpływa mi się w ustach kiszona kapusta. Jem warzywa, bo to dobrze na mnie wpływa. Jem warzywa, jem warzywa, wtedy czuję się szczęśliwa. Jem warzywa, jem warzywa, w mig energii mi przybywa. Jem warzywa, niosę dla was taką treść, że warzywa warto jeść. Ciągle mam ochotę na nie, czy to obiad, czy śniadanie, czy surowe, czy też gotowane. Zjadam moje ukochane, gdy je widzę, tracę głowę. Wszystkie piękne, kolorowe, wszystkie pyszne, no i zdrowe. Czy jem zupę, czy sałatkę, zawsze proszę o dokładkę. Mogę zjeść ich każdą ilość,
bo do warzyw czuję wielką miłość. Jem warzywa, bo to dobrze na mnie wpływa. Jem warzywa. Jem warzywa, wtedy czuję się szczęśliwa. Jem warzywa. Jem warzywa, w mig energii mi przybywa. Jem warzywa. Niosę dla was taką treść, że warzywa warto jeść. Inni wolą cukierki albo czekoladę, a ja wolę warzywa, tak bywa. Myślę o nich codziennie, no co. Jedz warzywa, nie myśl dłużej, tylko warzywa spożywaj. Jedz warzywa, kto warzywa zjada, ten setki dożywa. Jedz warzywa, jeść warzywa to przyjemność, jest prawdziwa. To był hymn na warzyw, cześć, bo warzywa warto jeść. Kończyć tę piosenkę pora. Życzę wam smacznego kalafiora. To już koniec jest utworu. Życzymy pysznych pomidorów. To naprawdę już końcówka. Siemaelo, hej suru. Jedzcie warzywa, albo owoce, albo najlepiej i to, i to. I właśnie a propos nazwy zespołu, mamy też piosenkę, to był hymn na cześć warzyw, a teraz będzie, chyba tak myślę, że możemy nazwać tę piosenkę hymnem naszego zespołu. To jest piosenka Kuku, my się nazywamy Kuku i w tej piosence dużo razy powtarza się ten zlepek dwóch sylab Kuku. Tak, więc... Możecie policzyć, ile razy się powtarza kuku w tej piosence. Kukuryku, kukuryku, zjada kogut lody na patyku. A kukułka, co ja widzę, właśnie chrupie kukurydzę. Kuku, kuku, kurcze pieczone, czy to kuropatwy, tak to właśnie one. Stado żuków.
Nie wiem, czy policzyliście. My nie wiemy, szczerze mówiąc, ile razy w tej piosence się pojawia kuku, ale musimy to sprawdzić. A teraz też będzie piosenka, której zaznaczono na ku. To prawda. I to będzie piosenka Kurz. I znowu ostrzegamy rodziców, że po tej piosence również pojawiają się zachowania różnej maści. Odmowy w sprzątaniu i innych takich. Czemu mamy lubić, kiedy słońce świeci? Czemu ma nam się podobać ptaków dźwięczny śpiew? Kto i gdzie ustalił ten porządek rzeczy? My wolimy błoto, deszcz i brudnych naczyń pełen zlew. Tylko spójrz, jaki piękny wokół kurz. Dziś się zachwycamy kurzem, niech się kurzy jak najdłużej. Kurzy się przepięknie, tak ślicznie kurzy się. W obłokach kurzu tańczę i więcej kurzu chcę. Więcej kurzu chcę, kurz urzeka mnie. Wiemy, że z kurzem też się można zaprzyjaźnić, podobnie jak z potworami. I korzystając z okazji tego, że jest piątek, nawołuję was, żeby lepiej spędzić sobotę niż sprzątając. Można wykorzystać ten czas na dużo innych, dużo bardziej przyjemnych rzeczy. A właśnie, jaką my mamy teraz porę roku? Mamy zimę. I to nie będzie piosenka o zimie. Piosenka o zimie będzie następna, a to będzie piosenka o jesieni, która była, teraz jej nie ma, ale później znów będzie. Tak to jest z porami roku, że one się lubią powtarzać, więc mamy piosenkę na każdą porę. Tak, wody łyk, dobrze, to świetny jest pomysł. Miało nie być lokowań produktu, ale polecam wszystkim wodę Buskowianka Zdrój. Jest to bardzo pyszna woda z regionu świętokrzyskiego. I to jest idealna piosenka do tańca. Kto powiedział, że piosenki o jesieni smutne muszą być? O tym, że słodka nic oprócz deszczu i błota, suche liście przy płotach, za ladem tęsknota. A jesień złota się mieni w czerwieni rudości i pełna radości brzoz we włosach ma. Cały świat i poszły w tany, już nawet kasztany, a wszystkie bociany zawróciły, bo zmieniły plany. Rozkołysany jest też dąb na wietrze, powietrze. Inny zapach ma jesienne ska. Wszyscy tańczą, nikt nie leży, czy nawet w górę i wirują im ogony, kręcą się we wszystkie strony, moc jesiennych wygibasów w samym środku.
bardzo lubię tę piosenkę. Żałuję, że jest taka krótka. Chyba sobie dopiszemy zwrotkę. Ale żeby innym porom roku nie było smutno, to piosenka o zimie też będzie właśnie teraz. I to jest piosenka o tym, że właśnie w tym roku była taka zima i był prawdziwy śnieg przez chwilę i nawet święta były śniegowe, zimowe i białe, ale kilka lat wstecz nie było takiej zimy i to jest piosenka, która powstała właśnie po to, żeby taką prawdziwą, śnieżno-białą zimę przywołać. Więc będzie piosenka o zimie i do zimy. Dużo razy śpiewaliśmy tę piosenkę, dlatego w tym roku zima przyszła. Także będziemy ją śpiewać też przez ten kolejny rok, żeby w przyszłym roku również była śnieżno-biała, prawdziwa, mroźna zima. Ale wiadomo, że nie chcielibyśmy, żeby tak było też zimno cały czas, bo wtedy, kiedy jest ciepło, zielono i pachnie kwiatami, też jest przyjemnie. I żeby wiośnie nie było przykro, to dla niej i o niej też napisaliśmy piosenkę pod wpływem wiosennego zachwytu. Błękitną, ptaki dla mnie śpiewają, słońce uśmiech mi śle, wolno płyną obłoki, rosa na trawie lśni, a wszystko budzi się wokół, witaj wiosno, czekam na ciebie od roku. I zachwycę
tyle. Stań i popatrz na nie przez chwilę. Wszystkie tęcze kolory niosą na skrzydłach swych. Ciepły wiatr chłód przegonił. Zniknął najgrubszy lód, a słońce stopiło śniegi. Teraz dzieciom na nosach maluje biegi. Spójrz dookoła, jak się mieni świat w zieleni. Dziś wzruszę się i zachwycę życia budzącym się życiem. Spójrz dookoła, jak się mieni świat w zieleni. Dziś wzruszę się i zachwycę życia budzącym się życiem. Była to piosenka o wiośnie. Dziś wzruszę się i zachwycę. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy wypada się wzruszać i zachwycać własną piosenką, ale ta piosenka mnie naprawdę zawsze jakoś mocno porusza i chwilę po jej zaśpiewaniu zawsze jakieś takie oszołomienie do mnie przychodzi. I wedle programu powinna być piosenka o lecie, bo była o jesieni, zimie, wiośnie, ale będzie piosenka, której akcja dzieje się latem. Myślę, że to nas usprawiedliwia. Piosenki o lecie nie mamy, ale będzie piosenka o owadach, które latem no, miały pewną przygodę. Tak możemy to chyba nazwać. W środku wielkiej łąki siedzą sobie trzy biedronki. Siedzą, snują opowieści, treści w głowie się nie mieści. Trzy biedronki przy niedzieli obgadują wszystkich po kolei. Obgadują jak popadnie, czy to ładnie, kto z was zgadnie. Motyle, na co im kolorów tyle? Od tych żółci, różów i zieleni, aż się w oczach wszystko mieni. Druga zaraz odpowiada, koszmar, dramat i żenada. Czerni, czerwień to wypada, jak przystało na owada. Dorzuca grosze, patrzcie tylko, proszę, proszę. Znów niebieskie fatałaszki przyodziały wstrętne ważki. Zauważcie, że komary buty noszą nie do pary. Osy mają brzydkie nosy, a stonogi grube mają nogi. Słyszała pszczoła, hej biedronki, głośno woła. Świat się składa z odmienności, skąd was tyle jadu złości? Tolerancja to jest w modzie, czy na łące, w stawie, czy w ogrodzie. Czy to chodzi, pływa, czy też lata, w każdym możesz znaleźć brata. Muzyka.
była to letnia opowieść o tolerancji i zupełnie nie wiemy kiedy dotarliśmy do ostatniego utworu i chcielibyśmy pożegnać się z wami kołysanką. Będzie to kołysanka dla bohaterki, która też była na tej łące, słuchajcie. I ona po tych wszystkich awanturach i po tych wszystkich po prostu rzeczach, które tam usłyszała, nie mogła zasnąć. Więc to, co my zrobiliśmy, to napisaliśmy kołysankę dla myszki i zaśpiewamy ją dla was. Jest już pora wieczorna, pewnie niebawem będziecie zbierać się do spania i tę kołysankę właśnie teraz wam wykonamy. Przyszła ciemna noc, już pora spać. Czas położyć się do łóżka, sny się kryją pod poduszką. Już się kończy dzień i cicho jest. Księżyc już na niebie świeci, kołysankę nucą dzieci. Lulilaj, lulilaj, kołysanka dla myszki, piosenka na dobry sen. Lulilaj, lulilaj, zamknij swe oczka, jutro nowy czeka. Sny. Wszystkie gwiazdy na tym niebie niosą sny tylko dla ciebie. Jest tam żółty ser i dobry kot, co z myszami się przyjaźni, wszystko w twojej wyobraźni. Lulilaj, lulilaj, kołysanka dla myszki, piosenka na dobry sen. Lulilaj, lulilaj, zamknij swe oczka, jutro nowy czeka dzień, nowy dzień. Tak, serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy byli dzisiaj z nami i również tym, którzy nas zaprosili. Bardzo miło było nam zagrać w Radiu Kielce, zespół Kuku. Kłaniamy się nisko. My również dziękujemy. To ja jeszcze przedstawię zespół: Aleksandra Denkowicz, Mateusz Kowalczyk, Piotr Cieślak, Wojtek Potocki. Takie przed ekranami teraz brawa się rozległy. Słyszeliście? Docierają tak. Te brawa. Bardzo wam dziękujemy. Zespół Kuku to był kolejny koncert w ramach cyklu artystów młodych, prezentujących swoją twórczość własną w Radiu Kielce. Kolejny koncert za miesiąc. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Było fantastycznie. I my dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia.